zgodne działanie wszystkich partii i opcji politycznych w regionie. Czy istnieje taka możliwość? Podczas konferencji prasowej SLD poseł Grzegorz Napieralski zaznaczył, że region zachodniopomorski nie potrafi zaprosić do współpracy ludzi z różnych opcji. Inne województwa współdziałają i możemy zobaczyć tego rezultaty. Wielkopolska, gdzie zostanie wybudowana fabryka Volkswagena, jest tego najlepszym przykładem. Mamy dla marszałka województwa propozycję, aby stał się osobą, która zaprosi do współpracy i zorganizuje spotkanie wszystkich liderów partii politycznych naszego regionu właśnie w walce o duże inwestycje, w walce o miejsca pracy. Pamiętacie Państwo, kiedy straciliśmy inwestycje Volkswagena, kiedy straciliśmy szansę na blisko 3000 miejsc pracy, a też chcieliśmy przypomnieć, że to nie tylko 3000 miejsc pracy, jeżeli chodzi o jedną firmę, bo to przecież kooperanci, to dostawcy, to jest duży rozwój regionu. Napieralski wystosował list do marszałka Olgierta Geblewicza, w którym sugeruje zorganizowanie spotkania liderów partii w naszym województwie z najważniejszymi dla gospodarki i inwestycjami urzędnikami. Wystosowałem dzisiaj do pana marszałka list, aby czterech liderów partii politycznych, parlamentarnych, ale również tych, które są w sejmiku województwa zachodniopomorskiego, razem z panem marszałkiem spotkały się z osobami, które dzisiaj decydują albo mają bardzo duży wpływ na to, co dzieje się z dużymi inwestycjami w Polsce. Myślę tutaj o wicepremier Bieńkowskiej, o wicepremierze Piechocińskim, ale również o szefie ważnej państwowej agencji rządowej, która podejmuje decyzję, a przynajmniej zabiega o to, gdzie inwestycje, duże inwestycje zagraniczne będą lokowane. Klub SLD w Sejmiku Wojewódzkim planuje poprosić marszałka o dokładne sprawozdanie z rozmów i negocjacji, jakie odbyły się z Volkswagenem. Partia uważa, że starania władz wojewódzkich w sprawie lokalizacji fabryki VW w zachodniopomorskim to niepowodzenie. Niestety oprócz sukcesów, jeżeli one są, to również te porażki są udziałem właśnie rządzących w naszym województwie. Niepotrzebne są te głosy pana marszałka mówiące o tym, że oto SLD żadnej inwestycji nie przeprowadzało, żadnego inwestora nie przyprowadziło, żadnego inwestora nie namawiało do inwestowania w województwie zachodniopomorskim. Otóż chcę przypomnieć, że Sojusz Lewicy Demokratycznej rządził niestety tylko do roku 2006 w naszym województwie. Grzegorz Napieralski jako szef Sejmowej Komisji Innowacyjności zdradził, że jeden z dużych koncernów jest zainteresowany ewentualnym wejściem do naszego regionu. Poseł nie powiedział, o jaki koncern chodzi, ale przedsięwzięcie związane będzie z jedną ze szczecińskich uczelni.